Cześć, witam Cię serdecznie w dzisiejszej porannej rozgrzewce Big Date'owej. Omówimy dzisiaj datasety i dataframe'y w Sparku. Sięgniemy do tego, czym jest dataset i czym się różni od dataframe'a, bo wiem, że czasem sprawia to trochę problemów. No to lecimy. To jest poranna rozgrzewka Big Date'owa, czyli ja omawiam wąskie zagadnienie, Ty notujesz słowa kluczowe przez całe wideo, a potem po wideo starasz się sobie powtórzyć. Na koniec piszesz w komentarzu, który to Twój dzień rozgrzewki i czy udało Ci się zrozumieć ten materiał. No to lecimy. Przypominam tylko, że jeżeli temat Sparka Cię interesuje, to jest dobry moment, żeby zapisać się na listę oczekujących na kurs Fundament Apache Spark. Link w opisie i w komentarzu. No to lecimy. Są zasadniczo trzy podstawowe struktury w Sparku. To jest RDD, Dataset i Dataframe. RDD nie będziemy dzisiaj omawiać, ja tylko powiem, że ona siedzi pod spodem, jest takim fundamentem dla tych dwóch pozostałych, ale zasadniczo mniej korzystamy już niż kiedyś. Natomiast jest jeszcze Dataset i Dataframe. I Dataset wyobraź sobie jako taką tabelkę. Tabelkę złożoną oczywiście z wierszy, tak jak to każda tabelka, z kolumn. I te kolumny mają swoją nazwę, mają swój typ, mają określenie, czy są nulowalne, czyli czy może być nulem dany wiersz. I to są trzy rzeczy, które każda kolumna ma. Jeszcze raz, nazwa, typ i nullable. I teraz, to jakie są kolumny, zależy od tego, jaki jest typ datasetu. Dlatego, że dataset, mimo że jest tabelą, tak, jest w formie tabularyzowanej, to on ma swój typ. Czyli możemy dać, i to pięknie widać w skali, zaraz pokażę, jak sobie siędziemy do komputera, widać to pięknie w skali, możemy stworzyć sobie case klasę i w niej określić jakiś model, na przykład model auta, który będzie miał wszystkie te nasze rzeczy związane z autami. I teraz w momencie, w którym my ładujemy dane, my możemy je ściągnąć do tego konkretnego typu. I w tym momencie wiadomo, że te kolumny będą kolumnami, które są w ramach danego modelu. Tak? Czyli kolumny w datasecie będą odpowiadały zmiennym polom, które są w tej case klasie, czy w tym modelu. I to jest dataset. A czym jest dataframe? Dataframe różni się od datasetu? Pozostawię to chwileczkę bez odpowiedzi. Sięgnijmy do komputera, chciałem pokazać tylko w praktyce, jak to wygląda. No to lecimy. Jesteśmy już na moim komputerze i chciałem zacząć od stworzenia case klasy. Case klasa bardzo, bardzo prosta, z jakimiś tam przykładowymi rzeczami. Właśnie ten samochód wziąłem, o którym mówiłem, i tu jest przede wszystkim, jaka to jest marka, jaki jest model, jaki jest rocznik i ile kosztuje, załóżmy, jako nowe auto. No i mamy taką case klasę, czyli wiemy, że chcielibyśmy mieć zestaw danych, który odpowiada tym konkretnym wartościom. I teraz wchodzimy sobie tutaj, importy zwiniemy, bo nie są nam potrzebne, i to, co nas interesuje, jest w tej linijce. Tak? Tworzymy sobie tutaj dataset samochodów. To jest mniejsza, mamy seka po prostu, nieważne, to nawet wychodzi poza ekran, możemy to zróbmy tak, żeby było widać. I teraz my tworzymy sobie zestaw dataset, zestaw danych, który ma typ car, czyli dataset od car. I w tym momencie co będzie? Co się stanie, jeżeli my coś takiego utworzymy, jeżeli sprawdzimy schemat? Całość będzie wyglądała mniej więcej tak jak tutaj. Czyli mamy konkretny schemat datasetu. On ma swoje kolumny i on nie powinien mieć żadnych innych kolumn. Kiedy to jest bardzo przydatne? To jest bardzo przydatne w momencie, w którym my mamy skomplikowany, zaawansowany system i chcemy go debugować, tak? Chcemy mieć nad nim kontrolę. No, zazwyczaj nie jest tak, że my znamy cały system od podszewki od A do Z. Więc co robimy? Jeżeli coś się zepsuje w trakcie, no sprawdzamy, aha, jest błąd w jakiejś linijce dotyczące CardDS. A co to jest CardDS? No to możemy sobie sprawdzić, co to jest CardDS. Okej, to jest dataset od car. Okej, no to sprawdzę, co to jest to car i wiem, że takie kolumny tam mają miejsce. Tak? I wiem, że tych kolumn mogę się spodziewać.
Natomiast w przypadku data frame'u nie do końca tak jest. Dlaczego? No właśnie, zastanówmy się nad tym, co to jest data frame. Data frame to też jest tabelka. Tyle, że to jest tabelka, w której my nie narzucamy typu. My nie narzucamy czegoś takiego jak car albo jakiś inny model, tylko to jest czysta tabelka, w której my możemy dodawać swobodnie i odejmować swobodnie kolumny i no i dzięki temu nie mamy też takiego, nie trzyma nas taki schemat ścisły. Jak dodamy po prostu kolumnę, to ona tutaj gdzieś tam będzie jeszcze, tak? Nowa. Natomiast zerknijmy sobie pod spód. Co to tak naprawdę jest data frame? Widzisz, tutaj ja sobie utworzyłem z tego datasetu, utworzyłem sobie data frame i nadałem taki typ data frame. Ale jak sobie wejdziemy, to zobaczysz, że data frame to jest nic innego jak alias do dataset od row. Czyli data frame to też jest dataset, tylko że taki specyficzny, dlatego że typem datasetu w tym przypadku jest row. A row to jest właśnie no wiersz po prostu, tak? Więc to jest taka sparkowa konstrukcja, która pozwala na utworzenie data frame'ów w lepiej zoptymalizowany sposób. Czyli możemy powiedzieć sobie krótko tak. Datasety. Aha, no i oczywiście, jeżeli to jest alias od dataset od row, to zamiast tutaj stosować data frame, to my możemy tak samo zastosować dataset od row. I ja tak zawsze piszę, ja piszę tylko w ten sposób, nie piszę data frame'ów. Więc sobie podsumujmy. Dataset i data frame'y to jest de facto w miarę to samo. Natomiast data frame nie ma swojego ściśle narzuconego schematu, więc on może się zmienić, on może być płynny, w związku z czym my nie znamy tego schematu w danym momencie, bo jeżeli coś mi się wysypie w card df, ja sobie sprawdzę, co to jest i się okazuje, że to jest data frame, to nie wiem, jaki jest schemat. Ja muszę sobie zdebugować, jakoś sprawdzić, wyprintować na ekran w trakcie działania systemu, a to nie jest wcale takie aż proste. Więc ja nie znam do końca typu. Nie wiem, jak wygląda ta tabelka. Ale z drugiej strony data frame jest lepiej zoptymalizowany. Czyli jak mamy zestaw transformacji na data frame, to on będzie chodził jak? Szybciej, po prostu. Szybciej, lepiej. I dlatego często trzymamy się data frame'ów jednak, ale to zależy. Są takie projekty, które lecą w 100% na datasetach i mają swoje modele, dzięki czemu jest zachowany też lepszy porządek. Chociaż z tym też jest troszkę roboty, pisałem o tym na blogu, no ale to już nie jest na dzisiaj, bo bywa problem z rzutowaniem między data frame'em a datasetem. Ale to zostawmy sobie noże na osobną rozgrzewkę. Jeżeli jest taka chęć, to pokażę, jak robić, żeby dataset faktycznie był zawsze ściśle taki sam. No i jak robimy sobie oczywiście jeszcze na koniec tylko print schema, to jest w tym przypadku takie samo, tak, to jest dokładnie to samo, ale to już jest drugorzędna sprawa. W tym przypadku, ale moglibyśmy dodać coś innego i wtedy by się zmieniła, a tu jednak powinna być taka sama. No mam nadzieję, że zrozumiałe, trafiło, jak nie, to pisz koniecznie w komentarzu. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że zrozumiałeś tą delikatną różnicę. Podsumujmy sobie, dataset i data frame to jest de facto to samo. Data frame jest aliasem dla dataset od row, natomiast data frame jest lepiej zoptymalizowany niż taki tradycyjny dataset. No bo mają swój własny typ, no to mogli to lepiej ograć niż my byśmy ograli. I to tyle. Przypominam o zapisie na listę osób oczekujących na kurs Fundament Apache Spark. Jeżeli interesuje Cię takie coś, już niedługo będę ogłaszał kolejną reedycję. Oraz na zapis do oczywiście newslettera tego tradycyjnego. Like, sub i miłego dnia. Trzymaj się, powodzenia. Do zobaczenia.